Cześć wszystkich, bardzo serdecznie. Ja jestem Mika, to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2019. No jak widzicie, jesteśmy aktualnie na naszej farmie. Tutaj jak widzicie, Masej stoi, czeka w sumie na wywóz rzepaku. Rzepaku mamy wciul, już wam to pokazuję. Rzepaku mamy prawie 100 ton. 100 ton, 163. Cena jeszcze nie jest zadowalająca, będziemy tu czekać, jak to będzie 2000. I wtedy będziemy rzepak wywozić. Mamy aktualnie 258 tysięcy. Dzisiaj pewnie kupimy ciągnik jakiś lepszy. I już się przeteleportujemy do tutaj właśnie ciągnika, który skończył siać i soję. Zmusiłem to cały rzepak na tym polu. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie, ale właśnie skończyłem. Zostało nam jeszcze na pole do obsiania, czyli ta 21. Teraz tylko będziemy jeździć tutaj i będziemy obsiewać te krańce, co po prostu zostały. I wiem, że tutaj zostało, tam zostało coś i nie wiem, czy po drugiej stronie coś nie zostało. Właśnie będziemy musieli tam też się dostać. I zaraz wszystko się okaże. Na razie tylko tutaj to pokończę. Tutaj ten kawałek tam też trzeba zasiać, bo no nie jest zasiany. No i właśnie przyspieszymy czas, gdy będziemy patrzeć na to, czy rzepak idzie w górę, czy idzie w dół. To wszystko właśnie się okaże. Soję zasiałem dlatego, że potrzebuję wciul kasy. Chciałbym w końcu w jakieś zwierzęta pójść. Na pewno jak już kupię ten ciągnik i zmodernizujemy troszkę farmę, pozbędziemy się kilku rzeczy z farmy i zrobimy to po swojemu. Jak już jest taka opcja, że można po swojemu gospodarkę robić, no to dlaczego mam z tego nie skorzystać? Więc tak, jedziemy teraz tam, bierzemy tamtą stronę i działamy, nie? Chyba tutaj jeszcze to zasiejemy. Tam tylko chyba jedno zostanie, tam na górze zostało. Zaraz objedziemy każdą stronę i zobaczymy właśnie, czy wszystko już jest pięknie, ładnie pozasiewane. O, dobra, teraz tu. Dobra, zajedźmy. Więc tak, będziemy musieli to wszystko zrobić. Tu widzicie, ciągnik brudny jak cholera, no ale co mam poradzić na to? Tu zostało taki kawałeczek, to też to zasiejemy. No i pole numer 21 z rzeczami do obsiania soją. No i oczywiście kolejna kasa, mam nadzieję, że wpadnie. Tutaj jest, wow, jestem w szoku, że tu pracownik wszystko zasiał. Jestem naprawdę w wielkim szoku, ale jak zasiał, to dobrze. Zostaje tylko tutaj to do zasiania. Więc opuszczamy i lecimy. Dobra. Tam chyba też widzę takie jedno coś wystaje, więc to trzeba gdzieś zasiać. Tutaj pracownik to nie dość zasiał, bo te drzewa wkurzają. Te drzewa musiał chyba wyciąć kiedyś, żeby tu pracownik mógł dojeżdżać do końca. To jest troszkę wkurzające. No ale nic z tym nie zrobimy. Dobra, zasiejemy to do końca. O, git. Też jest mgła i tak troszkę chyba średnio widać, ale mam nadzieję, że i tak jest dobrze. Dobra, jeszcze tylko to tutaj zasiejemy. Tutaj w sumie jest dorabiane pole. I kolejne pole, kiedy chciał kupić, to pewnie będzie dziewiątka. I dziewiątkę sobie połączymy tutaj z pole numer 17. I to naprawdę no, takie ogromne pola, że to po prostu będzie głowa mała. Więc fajnie będzie. W sumie taką dychę też bym sobie kupił, bo to pole też nie należy do małych. A że jest blisko tutaj farmy, no to fajnie będzie. Już tych mniejszych pól nie będę kupował, bo to nie będzie miało sensu. Jedyne co to, może po prostu odoram tutaj tą 20 i sobie po prostu jej kupię. Kupię sobie właśnie jakąś chlewnię czy coś. To się jeszcze w sumie zobaczy. Grę się trochę ciszej puściłem. Mam nadzieję, że ją w ogóle słychać. No bo nie chcę też, żeby ona była za głośno. Dobra. Puszczę tutaj pracownika, niech on sobie sieje soję. W ogóle też będzie trzeba zakupić nowy siennik, bo on ma taką małą pojemność, że zasieje to całe duże pole i na przykład nawozu to on już nie ma, nie? Więc to też bardzo ładnie wygląda. Ok, może zrobimy sobie jakieś zadanko.
Tutaj mamy 3000, tu mamy 32 000, to jest wykopywanie buraków, ziemniaków znaczy, przepraszam. No i tak to właśnie się zastanawiam, co tu zrobić, ale 32 000, pole numer 12. A pole numer 12 to jest to, i to pole naprawdę jest ogromne. Chociaż ja tu mam wozić. Elewator zbożowy wschodni. Gdzie jest elewator zbożowy wschodni? No dobra, daleko niby nie miałbym. No i tak się teraz zastanawiam, czy to pole robić, czy nie. Bo na 32 tysiące nie chodzi sobie piechotą. Pewnie robiłbym długo to zadanie, bo bym robił, ale. Ale 32 tysiące. Tu mamy 7, a to jest takie wykopywanie. Takiego wykopywania nie chcę. Dobra, zrobimy to zadanie. Niech będzie. Będzie śmiesznie, bo naprawdę no jest co kopać. Dobra, idziemy na pole numer 12. Ale to co akurat muszę wozić, a że jeśli to. Wow, jeśli to bym musiał robić ciągnikiem, no to troszkę ciężko było, ale jeśli to jest auto, czy ciężarówka w sumie, z przyczepą dużą, no to ja to spokojnie mogę brać. Tylko to ma małe rządki i będzie kopał, a kopał tą dwunastkę, ale. Ale przynajmniej później te 32 tysiące się przydadzą. Bo te 32 tysiące to jest zawsze coś. Dobra. Ta dwunastka jest tutaj, więc ja przewalę się przez 21, czyli tutaj zaraz. I to pole jest na górze, więc ustawimy sobie pracownika i zawieziemy sobie maszyny. Jak pracownik zasieje 21, przyspieszymy sobie czas. Gdy przyspieszymy czas, to będziemy patrzeć na właśnie zapotrzebowanie, nie, ale na jakąś dobrą cenę rzepaku, żeby chociaż 2000 było, bo aktualnie jest 1909, więc cały czas ono idzie w górę. A mamy prawie 2,5 chyba przyczepy, więc skóry takie, jakbyśmy dostali takie 300, 400, znaczy, no byśmy mieli te 300, 400 tysięcy, to byłbym zadowolony i naprawdę dużo by było, więc te 300 to na pewno będę miał. Ale tak na ten ciągnik potrzebuje jakieś 400 tysięcy, więc spokojnie mam nadzieję się uda. Będzie to w sumie na razie najmocniejszy ciągnik na naszej farmie. Będzie to najmocniejszy ciągnik na kołach, ale taki normalny, nie taki jakiś tam skretny, coś takiego. Więc będzie dobrze. Dobra, idziemy sobie tutaj przez kukurydzę. No ale no, wygniatanie mam włączone, a u. Właśnie takich rolników nie mogę tego wygniatać, więc spoko. W ogóle ładnie ten kombajn wygląda i on tak nic nie wygląda, bo z ma takie jakby koła. Mały jest ten ciągnik. Znaczy ciągnik, kombajn. Grimme. Szkoda, że nie ma jakiejś innej, no ale jak już jest takie, no to. Rozłóżmy go. To pole jest nawet. On jest pewnie też długie, więc fajnie by to pewnie wyglądało. Dobra, włączmy kombajn. Dobra, ty sobie tu koś. Ja biorę samochodzik. Podjeżdżam, tutaj wycofuję na lusterku. Będzie pewnie pięknie widać. No, ty sobie bardziej skręcę. No i pięknie. Za pierwszym wyjeżdżamy na drogę, wolne, tam żeby nic nie skosić, tu sobie pod prąd przejedziemy, bo czemu by nie, kto mi zabroni. Ciągnijmy sobie tu górę, w ogóle ta przyczepa jest też fajna, będę sobie myślał, żeby kupić z duo, czyli z podczepieniem do ciągnika, bo to w sumie też będzie dobra opcja. No i też będziemy musieli szukać jakiś lepszy siewnik, no bo. No tak troszkę denerwuje, że cały czas trzeba go znaczy dosypywać tego zboża i tych nasion, bo to też troszkę jest wkurzające. Dobra, szybko będzie to wyglądało z tym wożeniem, na razie sobie go tutaj zostawimy. Troszkę tutaj tego kopania będzie miał, bo to pole numer 12 nie należy do małych pól. Ale chyba ziemniaki, na ile deszcz pada, to można kopać, więc ja tu się nie obrażę. Tutaj pole też zaraz będzie skończone. W sumie mógłbym przyspieszyć czas, żeby wywieźć ten rzepak. I w sumie
Dam, że wyłączone. I przyspieszę czas o 30. Niech będzie o 30. I będziemy czekać na jakieś dobre zapotrzebowanie. Idzie w górę. Więc tak jak dojdzie do 2000, jak już będzie na stałym, to się zatrzymamy. Niech on sobie idzie w górę z pomału, pomału. Ja sobie naładuję tutaj rzepak. I trzeba hajs robić. Rzepaku mamy dużo. To jest właśnie dobre, że z dwie przyczepy na bank będę miał, więc hajsu troszkę wpadnie. Znaczy troszkę, no dużo pewnie, ale ja tu cały czas pilnuję, cały czas idzie w górę. Jak dojdzie tak gdzieś do 2000, aż się zatrzyma. I wtedy sprzedam. Dobra. Bo tu wszędzie rzepak jest w dół i tu w sumie jest na stałe, ale no cały czas widzę, że rośnie rzepak, więc fajnie. Sobie poczekamy. Grantu zaraz będzie pełny, więc wożenia będzie dużo. Przynajmniej niedaleko, ale zawsze coś. Niedługo będzie 2000, więc ładnie, ładnie, dobra. Wtedy zaraz będziemy musieli zatankować siewnik, a przynajmniej jest blisko, więc tam żadnego problemu nie będzie. Już powiedzmy, że w pół pola jesteśmy, prawie. Daleko już tam właśnie nie brakuje. Czekajcie, sobie tu stawię. No i ładnie to wygląda, naprawdę ładnie to wygląda. No, że zaraz będzie 2000, zobaczymy dokąd on dorośnie. I to będzie w elewator zbożowy wschodzi, czyli tam, gdzie muszę wozić ziemniaki. Więc to jest fajnie. No zaraz będzie 2000. A jeśli 2000 to od razu, znaczy aż się zatrzyma, nie? No i mamy 2000 rzepak. Zobaczymy, jak to wzrośnie wysoko. Za soję jest dużo, jest 2500, tu widzę najmniej, ale spada. Nie, jest 2800 i jest stała cena. Tu cały czas rośnie, niech sobie rośnie. Rzepak też, znaczy słoneczny, znaczy owiec też rośnie. Naprawdę też fajnie. Tu rośnie, poczekamy aż dokąd dorośnie. Powiem, że cena jest naprawdę fajna. I tylko czekamy teraz, jak się zatrzyma. I dlatego będę cały czas sprawdzał. Naprawdę za soję jest dużo. Jest 2800 i naprawdę to jest strasznie dużo. A rzepak cały czas idzie w górę. A niech sobie idzie. Jak coś, to od razu siódemeczka, stop. No już mamy nawet owiec mamy już za dwa. Więc też kurde ładnie, ładnie. Owiec też jest opłacalny. No, więc zobaczymy. On już jest pełny. Szybko. Znaczy daleko, nie trzeba włożyć to. To też jest plus tego wszystkiego. Cały czas rośnie rzepak. To jest dobry prognostyk. Dobra, wysyp mi tu bardziej do przodu. Dobra, wycofajmy. Rzepak cały czas rośnie. Jestem w szoku. Tak samo jak owiec. I owiec szybciej rośnie od rzepaku. I tak dobrze bardzo wiem, że soję kupiłem, bo znaczy zasiałem, bo to też jest dobre. Jak będzie 200, to już chyba będzie optymalnie, bo widzę, że tutaj już wszystko się zatrzymało w miejscu. Więc tutaj mam nadzieję, że zaraz też się zatrzyma i będę mógł jechać sprzedać nasze złoto. Bo to w sumie jest złoto.
Cały czas rośnie. Jak w najgorszym wypadku to poczekam do rana. I mam nadzieję, że się to opłaci. Tu już zaraz będzie 200. Mamy 200. Ładnie idzie za ten, za ten owiec. Tutaj za rzepak też cały czas rośnie. Jak będzie tak 200 i się zatrzyma, to będę się cieszył. Soja się cały czas trzyma. By się tak soja cały czas trzymała, jakbym ją zmucił, to tak prawie 3 koła za owiec, to naprawdę też by ładnie wyglądało. Tutaj zaraz będziemy mieli 200 pewnie. Tutaj to już też ładnie rośnie. Już też ciemno się zaczyna robić. Ja cały czas pilnuję tutaj ten rzepak. No więc dobra, rośnie rzepaczku, jeszcze rośnie, rośnie do tych... Do tych 200. Tu poszło w dół. Ale to rzepak aż 1360. To jest strasznie mało. A owiec dalej idzie w górę. Tutaj cały czas się trzyma. Cena tu się trzyma. Tu w sumie w moim zbożowym zawsze widzę, że cena się trzyma. O czym się doje do tych 200? Tu widzę, że też się już pomału zatrzymuje. Jakby, że cena będzie taka w miarę, to będę się cieszył. Już chyba stanęło. Ale ciemno. Dobra, zatrzymujemy czas. Bo rzepak jest już. No i to jest ładna cena za rzepak. Dobra, będziemy jechać teraz tam. To jest elewator zbożowy wschodni. Elewator zbożowy wschodni jest. Elewator zbożowy wschodni. Tam gdzie będę woził ziemniaczki. Więc lecimy. Jedziemy sprawdzić rzepak. Zrobimy pewnie z dwa kursy. Tak plus minus pewnie. Dobra, tutaj chcę jechać w lewo. Wolne. Cena za rzepak jest naprawdę mega, więc nic innego mi nie zostaje jak jechać i go sprzedać. Bo ładnie wygląda ta gra. W ogóle mgła jest jak cholera. Nic nie widać, jeszcze ściąga mi ciągnik na bok. O, dobra. Silnik jest pusty, więc teraz będziemy musieli go dopełnić. Porobiłem troszkę w nocy, bo dawno w farmingu w nocy nie robiłem. Czy w ogóle robiłem w nocy w farmingu? To jest pytanie. Coś czuję, że chyba nie robiłem, więc no pierwszy raz. Albo robiłem, bo w sumie przyspieszałem czas, ale to w sumie czekałem aż urośnie. Jezu, jak on szybko napełnia ten zbiornik. Mam nadzieję, że zdążę dojechać tam i chociaż ustawić, żeby on się wysypywał. Bo na razie jadę tą stroną, bo tu już jest ładnie ten rozjaśnione. Tu w lewo. O, jak ściąga. Co jest 20 godzina i już tak ciemno? A w sumie zachmurzenie to no, ma prawo. Ale serio, ciemnota jak cholera. Dobra, i tutaj w lewo było chyba. Zobaczymy, czy spadnie cena. Zobaczmy tyle i sprzedajemy. I dostałem 93 tysiące, więc mamy jeszcze jedną przyczepę, więc znowu kolejne z 93 tysiące dostaniemy, bo cena nie spadła. Cena nie spadła, więc jest dobrze. Ja tu chciałbym sobie nawrócić. O, właśnie w ten sposób. Dobra, lekko sobie przejechałem, to się nic nie stało. Na razie ciągnik zostawię, bo ten jest pełny.
Odbierzemy od niego. Odbiorę od niego wszystko, żeby od razu można było jechać i sprzedać rzepak. Tam sobie z ten pracownik, znaczy tam pracownik, który nie pracuje, bo się skończył na ten nawóz, więc on sobie tam poczeka, ja po prostu pójdę, sprzedam to wszystko jeszcze raz. Dobra, on się zwolnił. Kurde. Wracamy na farmę. Mamy jeszcze 55 ton, więc przyczepę jedną będę miał i tam troszkę. Więc hajsu będzie. Więc jeszcze w tym odcinku będzie ciągniszek. Pod koniec odcinka sobie kupimy ciągnik, bo mamy w sumie 20 minut nagrania. Więc spokojnie powinienem się wyrobić. Też szkoda, że tego farminga muszę sam grać, że nie mogę nikogo tutaj ogarnąć, jak na razie. To jest, kurde, na razie wielki problem. Ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się zrobić jakąś stałą ekipę i napierdzielać farminga, to by było naprawdę mega. Dobra, lecimy na farmę, zrobimy jeszcze ten kurs i po tym kursie myślę, że wszystko będzie spoko. Dobra, lecimy, lecimy. Psy stanek. Na mla i tu w lewo. Łopanie, o Jezu, w czołówkę. A pójdą te obrażenia na ciągniku. No co trąbisz? Nie widzisz żujodę? Dobra. Jedymy, jedymy. W 4 minuty to zrobiłem wszystko, co teraz ten, bo 10 dojechałem. A chyba czas teraz jest rzeczywisty w grze. Więc no. Bierzemy rzepaczek. Cyk, cyk. Zrobię tak, żeby było równo wszędzie. Ile zostało? 10 ton, więc te 10 ton chyba sobie też wywieziemy. Na spokoju. Będziemy mieli ciulkasy, to już jest pewne. Bo tu mamy kolejne 93 tysiące, więc takie 450 powinienem mieć. A jakbym wywiózł... te 10 ton, to miałbym jakieś 480, może te 500. Nie no, 50 tysięcy ciężko było z tych 10 ton wyciągnąć, ale kto wie, kto wie. Zawsze, zawsze się takie coś robi. Bo cena nie spadła, cena cały czas jest ta sama i to jest naprawdę piękne. A cena za rzepak jest naprawdę ładna. Troszkę bym się wygupił, gdybym sprzedał ten rzepak za 1800 chyba było, albo za 1900 czy jakoś tak. A to było na początku 1800 i tak sobie się, kurde, przyspieszę czas. To cena po prostu pójdzie w górę. No to był dobry pomysł. Ale tu opony się ugięły pod ciężarem rzepaku. Przynajmniej te skupy nie są daleko, nie trzeba daleko jeździć. Znaczy to też zależy do którego skupu, co tak ten ciągnik ściąga. Do którego skupu chce jechać, bo w sumie akurat ten, do którego daleko, to chyba elewator zbożowy wschodni. O panie. A raz tu mandat będzie pod prąd, znaki się kosi. A, znak poleciał. O, tu nie skosiłem żadnego znaku. Dobra, jeden skosiłem, ale on stoi. Ten już ma, patrzcie, ja zrobiłem jeden kurs dookoła.
i on już ma prawie pełny zbiornik. Więc założę się, że jak dojadę, postawię, wysypię, to będzie miał stówę. Czyli jeszcze jeden objazd i będzie gieciara. Dobra, stój. Czekajcie, trochę krzywo. Ja chciałbym równo. Proszę mnie tu równo postawić. O. Teraz to ja mogę sprzedawać. Zobaczmy. Ja obstawiam 450 tysięcy. No, byłem blisko. 444. Teraz już powinienem normalnie nawrócić. Jeszcze jednak nie nawrócę. Ale teraz to już chyba normalnie. No, teraz to już gitarka. Dobra, idziemy pod tego pracownika. Bierzemy tutaj. Czemu cały czas z tamtej strony zajeżdża? No co za. Ale równo się ze mną tu ustawia. No, pojedziemy jeszcze jeden kurs. Tak, zostałem z 460 tysięcy, 70 powinienem mieć. Więc o to się nie będę martwił. Dobra. Jak on sobie tu stoi? Mamy w sumie jeszcze 4 minuty, dobra, więc tak, nie chcę mi się z tego wywozić. Wywieziemy sobie to kiedy indziej. Wrócę ciągnikiem i kupimy ten nowy ciągnik. Jak w nocy będzie ładnie wyglądał. Spokojnie powinien mi na ten ciągnik starczyć, więc... Więc dzisiaj będzie nowy ciągnik, już prawdopodobnie jak na razie chyba wystarczający na wszystko. Będziemy mieli 3 ciągniki, żadnego nie sprzedaję. I akurat teraz będzie robota szła szybciej. Później kupujmy jeszcze lepszy siewnik. To może jak soję sprzedam. Znaczy jakiś większy i najlepiej, żeby miał też nawóz w sobie. I żeby więcej po prostu nasion trzymał. Bo to jest troszkę wkurzające, że niby nasiona są, a... Że wszystko niby jest, ale trzeba je cały czas doładowywać. I to też jest trochę wkurzające. Dobra. 10 ton ja wywiozę kiedy indziej, tam przy okazji. Jak będzie znowu rzepak posiany, będę ten, to wywiozę wszystko, to już nie będę raczej na odcinku robił, bo już rzepak był wywożony. Nie wiem, czy też wcześniej nie wywoziłem rzepaku, ale po prostu no nie pamiętam. No teraz widzę jakiś ciągnik pusty, to się tak nie wywraca. Znaczy no nie ślizga się tak po drodze. To akurat dobry znak. Dobra, wjedziemy na farmę. Ło, panie, nie tutaj. No i teraz idealnie można będzie zaraz... Kurde, jeszcze wjechałem w ten... O nie. Nie, jeszcze się zawiesiłem, no. Jeszcze myślałem. Odjadę bardziej w tą stronę. Dla git. To robimy teraz to, co najważniejsze, czyli bierzemy tak, duży ciągnik i bierzemy chyba tego fędziora, najmocniejszej wersji jakiej się da. Akurat tego fędziora chcę, bo on jedzie 60 na godzinę, więc robimy tak, on się pojawia, robimy tak, silnik, robimy najmocniejszy jaki się da, czyli ten. Koła będą. Czym one się różnią? Dobra, nieważne. Obciążnik, szerokie opony. Szerokie opony z obciążnikiem. O. Takie bym chciał. A są nawet takie. O, proszę. To ja bym chciał te. Na maksa. I kupuję. Pyk, pyk. Stanie mi 71 tysięcy, więc naprawdę ładnie. Od razu do tego ciągnika kupię obciążnik. Obciążnik, teraz gdzie można było kupować obciążniki.
Obciążniki można było kupować tutaj. Jak kupimy obciążnik, jest widzę do John Deere'ów. O, to ja sobie kupię tego do ładnego Defenda. Kup. Ile on kosztuje? 2000. Nie zbawi mnie to. A przynajmniej ładnie by wyglądało. Widzę, że tu ładnie robi. I jest on. Czekajcie, podczepimy sobie obciążnik. Nie wiem, ile on ma koni, będę musiał teraz sprawdzić, ale to jest po prostu piękne, to co my przed chwilą kupiliśmy. Ja sobie go tutaj zaraz zatrzymam. Nie no, piękność. Fendt. 1000, nie. 1050, tak? 50-50. Naprawdę ładny fędzior. Nowa maszyna. Nie no, mi się podoba ten fędzior. Tutaj o, że ten obciążnik. Obciążniki tylko z tyłu. Nie, naprawdę ładny ciągnik. Zobaczmy jeszcze, ile nasza bestia ma teraz koni. To jest ten, tak? 380 koni. 517 koni ma. O kurde, a ten najsłabszy ma 280, a ten ma 517. Ten ma 300, ten ma 280, a ten ma 517. No to kurde. To teraz już mamy bestie. Dobra, zobaczmy jeszcze silniki jakieś. Te największe, które tutaj są. Myślałbym chyba o tym. Ale on ma wszystko? No ma. Tak jak ten. No ma wszystko. I on kosztuje 224 tysiące. O kurde. Bo akurat ten nie ma. Ten ma, ale jest tańszy. Ile on ma metrów? 14, a ten ma 15. Duża, duża różnica nie jest. Ten nie ma nawozu. To jest chyba doczepione do tego. Ten akurat ma nawóz. Nie, no ja myślę chyba nad tym. Nad tym kondorem. 200, 200, 224 tysiące. Dobra, fędziora bierzemy na chatę. Tutaj koguciki, uwaga, bo jedzie maszyna 517-konna. Ale ten ciągnik jest piękny. O panie. Piękny jest ten ciągnik. Więc co, mam nadzieję, że jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, nacisnąć kontakt, zasubskrybować kanał, być na fanpage'u, pobić go za to, czy YouTube'a mnie co w subskrypcji, co widzimy się kolejnym razem, więc do zobaczenia, na razie, cześć, trzymajcie się, pa, pa.